Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w pierwszy poniedziałek 2022 roku. Witamy się oczywiście z miejsca, które jako ostatnie doznało przeobrażenia, metamorfozy. Mowa oczywiście o Centrum Opole Wschodnie. Patrzymy na ten ruch, który już się tutaj odbywa. Płynnie policjanci mówią, że na razie i tfu-tfu odpukujemy, żeby w ogóle nie dochodziło tutaj do żadnych zdarzeń. Kierowcy już sobie doskonale radzą, przejeżdżając i z zachodu na wschód, i tutaj oczywiście z wschodu na zachód, no i ruchem miejskim. Już ulica przecież Oleska jest do ruchu włączona. Tutaj to miejsce przecież jeszcze wciąż się modyfikuje. Za moment przecież powstanie i centrum przesiadkowe, które jeszcze Państwo widzą, są w budowie. Ono na pewno też bardzo pomoże w skomunikowaniu ruchu pasażerskiego, autobusowo, samochodowo, kolejowego tutaj w tym miejscu. Dzisiaj pierwszy poniedziałek i dzisiaj pierwsze nasze spotkanie z Państwem. Te spotkania przez cały rok rankiem będziemy dla Państwa odbywać i mówić o tym, co jest i co będzie. W Opolu szykuje nam się bardzo ciekawy styczeń przed nami. Przecież i Orszak Trzech Króli, później Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na 30-lecie, trzy biegi po 10 kilometrów. To nie tylko to. Mówić będziemy też o rzeczach bardzo ważnych społecznie. Między innymi o tym, że przecież pozostają dofinansowania do opolskich żłobków niepublicznych. Tych jest przecież w Opolu ponad 20 i wciąż Opole jest jednym z tych miast, które dofinansowuje w jednej z najwyższych kwot, bo 650 zł. Mimo że pojawiły się dotacje rządowe, wciąż Opole nie rezygnuje z tej pomocy dla rodziców, którzy to swoje dzieci wysyłają do żłobków. O tym będą Państwo mogli od nas usłyszeć, o wszystkim będą Państwo też mogli przeczytać oczywiście na łamach naszego dwutygodnika Czas na Opole i o wszystkim dowiedzieć się z naszej strony internetowej www.czasnaopole.pl, do czego serdecznie zachęcamy, zapraszamy. No i uwaga, skoro mówiłem i zacząłem o ruchu, to pamiętajcie Państwo o jednym. Jazda zbyt szybka może spowodować mandaty. Przekroczymy o 30 km i zapłacimy chociażby 800 zł. Życzymy zatem wszystkiego dobrego Państwu w nowym 2022 roku i naszych porannych spotkań do jego końca. Do zobaczenia.